19 sierpnia 1620 roku spłonęła na stosie Sydonia von Borg. Była córką hrabiego, szlachcianką wywodzącą się ze znamienitego rodu. Uznawano ją za najpiękniejszą kobietę na Pomorzu. Przyjęła oświadczyny księcia i miała wieść żywot jak z bajki. Oświadczyny jednak zerwano przez naciski ze strony rodziny księcia. Liczne problemy życiowe sprawiły, że Sydonia tułała się po Pomorzu, stała się agresywna i kłótliwa, przysparzając sobie coraz więcej wrogów. Gdy coraz częściej odgrażała się ludziom, a jej przepowiednie zaczęły się sprawdzać, zaczęto podejrzewać ją o czary. W końcu oskarżono ją m.in. o rzucenie klątwy na pomorski ród Gryfitów, z którego pochodził jej były narzeczony. Po rozstaniu z księciem miała przepowiedzieć, że jego ród wymrze, nim minie 50 lat. Przepowiednia ta została uznana za przestępstwo, zwłaszcza w kontekście niewyjaśnionych zgonów kolejnych członków tego rodu. W 1619 roku oskarżono ją o czary, uwięziono w zamku i przesłuchiwano. W procesie zeznawało przeciw niej bardzo wielu ludzi. Sydonia wielokrotnie odpierała zarzuty, jednak na torturach przyznawała się do bycia czarownicą. Skazano ją na śmierć i spalono na stosie. Historia Sydonii von Borg obrazuje tragedię epoki, w której żyła. Epoki, w której każdy człowiek, który nie umiał dostosować się do swojej społeczności lub był dla niej niewygodny, mógł skończyć na stosie. Skąd wzięła się ta tragedia? Czy była to zbiorowa obsesja, która opanowała przesądną ludność, czy może walka z realnym problemem i zagrożeniem, jakim stały się czary w tej epoce? Choć kary za uprawianie czarów wymierzano już w starożytności, to w okresie od XV do XVIII wieku Europa wręcz płonęła stosami, na których w okrutny sposób pozbawiono życia bardzo wielu ludzi. Były to czasy trudne. Zmagano się z wieloma nieszczęściami. Trup ścielił się gęsto, ludzie ginęli na wojnach, padali jak muchy w wyniku epidemii różnych chorób. Często cierpieli głód, gdy plony były nieurodzajne lub gdy nierzadko ulegały całkowitemu zniszczeniu. Być może z życiem w tak trudnych czasach można było poradzić sobie łatwiej, jeśli winą za doświadczone zło obarczono konkretną osobę. Znalezienie takiego kozła ofiarnego przynosiło wówczas ulgę całej społeczności, aż do kolejnego nieszczęścia i konieczności wskazania kolejnego winnego temu nieszczęściu. A może część oskarżonych o czary rzeczywiście współpracowała z ciemnymi mocami i za ich pomocą wcielała w życie swoje niecne plany? O czary zazwyczaj oskarżano kobiety z uwagi na ich rzekomą słabość, łatwowierność i rozpustność, a przez to wszystko większą niż u mężczyzn uległość złym mocom. Oskarżonym najczęściej zarzucano sprowadzanie chorób lub nieurodzaju, oddawanie czci diabłu lub paktowanie z nim, współżycie z demonami, gromadzenie się na sabatach czy latanie, niekoniecznie na miotle. Do oskarżenia o czary wystarczyła nawet plotka. Czasem osoba już skazana za czary wskazywała swoich rzekomych współpracowników, co było wystarczające do postawienia kolejnych osób przed sądem. Ze szczególną uwagą przysłuchiwano się oskarżeniom rzucanym przez dzieci, które dzięki swojej rzekomej niewinności uważano za bardzo wiarygodnych świadków. Tak było w bodaj najsłynniejszym procesie o czary, który miał miejsce w Salem, zimą na przełomie 1691 i 1692 roku. Córka tamtejszego pastora, Betty Paris, i jej kuzynka, Abigail Williams, zaczęły doznawać niewyjaśnionych konwulsji. Stwierdziły, że padły ofiarami czarów trzech miejscowych kobiet, żebraczki Sary Goods, staruszki Sary Osborne i niewolnicy Tituby. Wkrótce takie objawy zaczęły występować u kolejnych osób. Trzy domniemane czarownice uwięziono i postawiono przed sądem. W czasie procesu dziewczynki doznawały konwulsji, gdy tylko któraś z oskarżonych zabierała głos. Jedna z oskarżonych, czarnoskóra niewolnica Tituba, nieoczekiwanie przyznała się do winy i wskazała kolejne osoby, które również miały należeć do diabelskiego spisku. W efekcie postawiono je przed sądem. Być może Titubą kierowało przeświadczenie, że jako osoba z nizin społecznych nie ma szans się wybronić, dlatego zdecydowała się wyrównać w ten sposób rachunki z niektórymi mieszkańcami Salem. W miarę rozkręcania się tego szaleństwa, w Salem oskarżono o czary około 80 osób. Do zajęcia się tą sprawą ustanowiono specjalny sąd, który przyjął przedziwną zasadę. Kto z oskarżonych o czary przyzna się do nich, zostanie opuszczony wolno. Kto zaś nie przyzna się, może zostać skazany na śmierć. W efekcie wykonano wyroki śmierci na 20 osobach, z czego większość powieszono. Niezwykle szokujący okazał się też los Marty Carrier, przeciw której zeznawały nawet jej własne dzieci, twierdząc, że matka uczyła je czarów. Inne osoby zaś na sam jej widok doznawały konwulsji i spazmów.
Procesy o czary w Salem wywołały wielkie kontrowersje, jednak wszyscy wówczas skazani zostali uniewinnieni dopiero w 1954 roku. Wśród naukowych wyjaśnień uważa się m.in., że oskarżycielki mogły doznawać konwulsji w wyniku zatrucia sporyszem, grzybem pasożytującym na zbożach. Mimo tego prawdopodobnym jest, że dziewczynki udawały ofiary czarów. Były być może znudzone życiem w pedantycznej obyczajowo społeczności i zapragnęły wrażeń, których pokłosiem była straszna śmierć około 20 osób. Historia z Salem to najszerzej znany przypadek procesów o czary, jednak ponad 20 lat przed wydarzeniami z Salem nie mniej tragiczne wydarzenia miały miejsce w Kolsku. Na trop dotychczas szerzej nieznanych procesów o czary w Kolsku trafił kilka lat temu jego mieszkaniec, pasjonat historii Tomasz Zygmuntowicz. Do niebywałych rozmiarów rozkręciła się spirala wzajemnych oskarżeń w Kolsku. Do chorującej szlachcianki von Kittlitz wezwano na pomoc zielarkę, gdyż tradycyjne metody leczenia nie pomagały. Gdy ta nie była w stanie pomóc chorej, a stan jej zdrowia się pogarszał, uznano, że choroba jest spowodowana przez ciemne moce i rozpoczęto poszukiwanie jej sprawców. Pierwszym podejrzanym był lokalny woźnica, Adam Kubisz. Znany gaduła postanowił jednak milczeć przed przesłuchującym go trybunałem. Oddano go więc w ręce kata i sam ten fakt wystarczył, by rozwiązał się język Kubisza. Przypomniał sobie, że za namową swojej żony nieboszczki przez ostatnie 8 lat regularnie uczestniczył w sabatach na miejscowym wzgórzu, gdzie przygrywał czarownicom w ich harcach. Otrzymywał za to zapłatę pieniężną, która po powrocie do domu zamieniała się w zgniłe rośliny. W sabatach miał uczestniczyć nawet kilkaset osób, wśród których rozpoznał starą Schmidendel. Powiedział, że w czasie sabatów tańcowała z samym diabłem, a pod drzwiami szlachcianki zakopała specjalną miksturę, by pani zachorowała i uschła. Oskarżenie rozszerzył następnie na kolejnych kilka osób. Zeznał nawet, że w czasie sabatu poznał samego szatana, który namawiał go, by wyrzekł się Boga i stał się mu posłuszny. Kubisz liczył chyba na to, że udzielając tak obszernych zeznań uniknie kary. Otóż nic bardziej mylnego, jak mawia klasyk. Adam Kubisz skończył na stosie, obciążony zeznaniami jednej z oskarżonych przez siebie kobiet, która powiedziała, że Kubisz również uczestniczył w zmowie czarownic przeciwko zdrowiu szlachcianki, uczestniczył przyjmując postać kota. Stosy rozpaliły się na dobre, bo fala wzajemnych oskarżeń zbierała coraz mocniej, napędzana lokalnymi waśniami i zaszłościami. Oskarżeni w czasie tortur nie tylko przyznawali się do wszystkiego, co im zarzucano, ale też wymyślali kolejne samoobciążające zeznania, byle tylko tortury już się skończyły. Jedna z kobiet przyznała na przykład, jak zawarła pakt z diabłem, mówiąc, że czarny pan uciął się w palec i własną krwią wpisał jej imię i nazwisko do czarnego rejestru. Krąg oskarżonych powoli zapętlał się wokół Kataryny Kunert. Na stosie spłonęły już jej matka i ciotka zielarka, która próbowała leczyć szlachciankę. Postawiono też zarzuty siostrom Kataryny Kunert. Można było więc spodziewać się, że i ona rychle stanie przed sądem, bo jak mogłaby nie być czarownicą, gdy całe jej otoczenie stanowiły czarownice. Przezorna Kunert postanowiła więc wykonać ucieczkę do przodu. Zdradziła swojemu mężowi, że ona też jest czarownicą. Ten zaś doniósł śledczym na własną żonę. Nie omieszkał dodać, że w nocy wokół ich domu zgromadziły się czarownice, które chciały zabrać jego małżonkę na sabat. Kataryna Kunert stanęła przed sądem i zaczęła zeznawać. Opowiedziała m.in. o swoich kontaktach z samym szatanem, który miał przychodzić do niej nocami, a nawet ukazywać się jej w drodze na przesłuchanie. W trakcie procesu przerażona tymi zeznaniami lokalna ludność zaczęła się modlić, a Kunert mdlała, niejako porażona siłą modlitwy. Prosiła, by modlono się za nią, by wyzwolono ją z diabelskich więzów. Gdy wreszcie odzyskała przytomność po dłuższym omdleniu, oznajmiła, że szatan opuścił ją dzięki modlitwie wszystkich zgromadzonych. Czy Katarzynę Kunert uratowały jej zdolności aktorskie? Czy może to wszystko odbyło się naprawdę? Tego stwierdzić nie możemy. Wiemy jednak, że w procesach nastąpił wówczas przełom. Lokalna ludność triumfowała nad siłami zła i problem zażegnano. Według aktualnych danych w procesach o czary w Kolsku skazano na śmierć w sumie 39 osób. Musiało jednak minąć jeszcze ponad 100 lat, by stosy wygasły. W 1775 roku w Doruchowie historia powtórzyła się po raz kolejny. Jedna z mieszkanek zaczęła odczuwać ból w palcu, a jej włosy zaczęły zwijać się w kołtun. Na pomoc przybyła znachorka, która orzekła, że za tym kołtunem muszą stać czarownice. Jeszcze pierwszej nocy pojmano 7 kobiet, a ostatecznie pozbawiono ich życia ponoć aż 14. Zaprotestować miał miejscowy proboszcz, ksiądz Józef Możdżanowski,
który miał udać się do Warszawy, do samego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W efekcie między innymi tego działania w 1776 roku Sejm uchwalił ustawę konwikcję w sprawach kryminalnych, zakazując stosowania tortur oraz wymierzania kary śmierci za czary. Znacząco zahamowało to procesy o czary na terenach polskich, choć musiało minąć jeszcze trochę czasu, by całkowicie zaniechano takich praktyk. Jeśli zaś komuś wydaje się, że procesy o czary były jakąś polską ciemnogrodzką specjalnością, niech wie, że w omawianym okresie na ziemiach Świętego Cesarstwa Rzymskiego narodu niemieckiego, obejmującego w różnych okresach również część dzisiejszego Śląska, zginęło około 10-krotnie więcej osób niż na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Polsce i Litwie, Węgrzech oraz Rosji razem wziętych. Dziś na szczęście wiemy, że czarownice i czary to tylko bezpowrotnie minione zabobony zamierzchłych czasów, zamknięte na stałe w czarnej księdze historii.